Na początek może na przykład baśnią braci Grimm. Tutaj mamy baśnie braci Grimm przede wszystkim nie były dla trzylatków, ani dla pięciolatków, tylko były dla dorastających panien i większych młodzieńców. I one mają taki duży potencjał symboliczny związany z dojrzewaniem, z pokonywaniem lęku, z władzą nad mężczyzną, z władzą nad kobietą. Z inicjacją seksualną. I to, oczywiście w bajkach jest bardzo dużo takich zawoalowanych stwierdzeń dotyczących seksu. Na przykład ten pocałunek księcia, po którym Śnieżka się budzi. Nie chodziło o pocałunek. Tak samo śmiech jest tutaj... Śmiech jest takim symbolem seksu. Jeżeli na przykład udało się rozśmieszyć smutną królewnę, która nigdy się nie śmiała, to tutaj chodziło również o pewną, symbolikę. Więc i która się powtarza w innych tekstach, podaniach, legendach i mitach. Więc te baśnie braci Grimm były dużo bardziej brutalne, tak w tym sensie, że dzisiaj w rozmaitych opracowaniach czerwonego kapturka zapomina się o podstawowej rzeczy, czyli że czerwony kapturek jest mścicielem, czyli kiedy już uwalnia ją myśliwy, no to czerwony kapturek staje się sadystyczną dziewczynką, która rozprówa brzuch wilkowi, kładzie tam kamienie przy pomocy myśliwego i śmiejąc się patrzy, jak wilk robi parę kroków i zdycha koło studni. Prawda? Więc to jest jakby kluczowy moment, bo chodzi o to, żeby świat... Zabić wilka. No, może nie tyle zabić wilka, co pokonać, no bo te kamienie są istotne, bo czerwony kapturek, który jest... A to jakiś sadyzm przez przemawia. Prościej by było odstrzelić po prostu? No nie, bo tutaj nie chodziło o to, żeby wilka zabić, tylko chodziło o to, że ten wilk, który pożerał, tak? On miał w brzuchu kogoś, ja prawda? Miał w brzuchu kogoś. A tak naprawdę czerwony kapturek, który... ten czerwony kapturek jest u progu dojrzewania i ma ten czerwony kapturek, który świadczy o jego zdolnościach prokreacyjnych, a wilk, który jest, można powiedzieć, upostaciowaniem chuci mężczyzny, ma w brzuchu kamienie, czyli jest bezpłodny. Czyli chodzi o to, że w pewnym sensie ta kobiecość, która jest zagrożona przez wilka, ostatecznie wygrywa, ponieważ wilk ma w brzuchu kamienie, tak? A nie babcie i czerwonego kapturka. Czyli chodzi o to, że po prostu nie bój się mężczyzny, ponieważ masz nad nim władzę prokreacji. Tak? Czyli masz władzę prokreacji i masz również możliwość pokonania tego wilka.